jego zmagania. Piąte miejsce w takim zaszczytnym gronie. To jest naprawdę pana brawa, brawa, wielkie brawa. 10 kilometrów ukończone w bardzo dobrym czasie. Szóste miejsce to też... brawa dla panów, to jest siódme, ósme i chyba dziewiąte miejsce, jeżeli dobrze liczę. Zamyka nam czołową dziesiątkę, dziesiąte miejsce i kolejny i też oczywiście witamy go gorąco, nagradzamy jego wspaniały wyczyn. No i proszę, biegają kolejni panowie na metę, niezmordowani. No wciąż jest czołowa piętnastka. Brawo! I brawa, brawa również dla pana z numerem 48. I cały czas czekamy na pierwszą z pań. Jeszcze jeden nasz uczestnik. Czołowa dwudziestka teraz wbiega na metę. O proszę, jaki sprint na koniec. Aż Usain Bolt tutaj mignął. Dla kolejnych panów. No a tutaj emocje rosną. Która z przedstawicielek płci pięknej minie metę jako pierwsza? Czas 39:54 w tej chwili. Ostatnie sekundy, żeby zmieścić się w 40 minutach. Zdążył pan? Chyba zdążył. Brawa, 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 brawa. Brawa dla wszystkich. Brawa dla wszystkich panów. Trudne warunki. Pogoda nie sprzyjająca bieganiu, ale jak widać i w tych warunkach można dać radę w przyzwoitym czasie. I czekamy na kolejnych uczestników, kolejne uczestniczki, a właściwie na pierwsze uczestniczki, które tutaj... Brawo, 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 brawo i brawo dla pana. No, prawie. Morderczy dystans. I wielkie brawa, bo to jest walka ze samym sobą, z czasem, z własnymi mięśniami, z własną głową tak naprawdę na tym dystansie, przy tej pogodzie. A jednak panowie dają radę, no i panie też dają radę, niedługo pewnie się o tym przekonamy. Z tego co wiemy wszyscy, którzy dotarli na metę. No a ja czekam tylko, żeby przywitać uczestniczki. 42,5 minuty za nami, a ja dostaję sygnał, że już za chwilę będzie czasem kolejni panowie, którzy finiszują sprintem, proszę bardzo, na ostatnich metrach. Jeszcze dwóch panów, brawa również dla nich, a być może już za rogiem, być może już za chwileczkę, już za momencik przywitamy tutaj przedstawicielki płci pięknej, przedstawicielki, no i zwyciężczynie tak naprawdę. Brawa dla pana z ekipy Kartofliska, dosyć znajomej. Proszę bardzo, mamy kolejnych panów, ale mamy też pierwszą z pań z numerem 308, zwyciężczyni, a tuż za nią na miejscu drugim, no nie widziałem, mignął tylko numer startowy, ale znamy już zwyciężczynię, zaraz poznamy jej nazwisko, pani z numerem 308. Czekamy jeszcze na skompletowanie podium pań, jeszcze jedno miejsce na tym podium jest w kategorii Open. Oczywiście mamy też inne kategorie, mamy kategorię studentek, mamy kategorię absolwentek, więc tam jeszcze parę osób się na pewno zmieści, natomiast w kategorii Open jeszcze jedno wolne miejsce na podium jest. A ja już poznałem nazwisko zwyciężczyni, wielkie brawa pani Anna. Witamy i nagradzamy oczywiście gorącymi brawami. Za to, że dotarli, za to, że wygrali walkę ze samymi sobą. No i mamy miejsce trzecie w kategorii pani, w kategorii damskiej.
Mamy już komplet, medali w cudzysłowie, no bo wiadomo, że tego Kotowskiego biegu SGH. Na dystansie 10 km były emocje, są emocje cały czas, bo przecież tu jeszcze każdy ściga się do końca, proszę bardzo. Sprint, finish, zachował na ostatnie metry. Będzie pan spijał szampana. Miejsce 47, ale nie 48. Warto było finiszować w ten sposób. Brawa dla pana, brawa dla wszystkich. Brawa dla wszystkich, którzy dotarli i docierają na ostatnich metrach. Brawo, 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 brawo. Do końca, do końca. Na ogromnej intensywności. My już przenosimy się na scenę i tam za chwilę będziemy dekorować zwycięzców na 5 km, a zaraz potem właśnie tych zwycięzców i zwycięzczynie na dystansie 10 km, których przed chwilą poznaliśmy. Brawo, brawo! Yeah.
brawo! Brawo, brawo! Brawo, pięknie! Brawo, brawo, pięknie! Wow!